Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Watch Dogs 2. Lecimy jak burza przez kolejne zadanka. Właśnie przyjechałem tutaj tym oto takim dziwnym, jednoosobowym samochodem. I to nawet na szerokość jest jednoosobowy. Czy wy to widzicie? To jest najdziwniejszy samochód, jaki widziałem w życiu. Najdziwniejszy. Czekajcie, zobaczymy co tutaj piszą. Może do siebie piszą. Widzę cyce. Niezłe. Ej, ale to jest kobieta. W bezmistrzowym staniku. I najwyraźniej coś rozsadza klatkę piersiową. To ramiona wyrzeźbione przez lata dźwigania wylekkich cycków. Goddammit. No dobra. My tu pitu. Ej, zobaczmy co koleś tutaj może coś... Nie, tego można na hajs porobić. Tutaj można przeładować botny. O, tam też można na hajs porobić. Też sobie wezmę od niej hajs trochę. Kurczę, jakbym wszedł. Ej, oni sobie robili zdjęcie tutaj gdzieś? Nie ma aparatu. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy z kolejnym zadankiem. Proszę, proszę bardzo. Walki robotów. Kolejne starcie. Kolejna część. Śrubkę już wrzuciliśmy do środka. Anyway, you get to go inside Titus and play with the robots. Oh, shit, when was this decided, man? Well, we did rock, scissors, and dynamite. Yeah, but I wasn't even there. No, but if it was a tie, you win. Wrench did paper, I did dynamite. It's a regional thing. Technically, they cancel each other out, okay, so... It sounds fair. And I sent him into one of the Titus warehouses. Now, he's got the delicate job of reading the fucking manual. Then you are going to go to the front door, get the model numbers, and send back to him for the default codes. I will be nearby, looking at blueprints and power plans. Yo, let's do it. All right, yeah. Happy hunting. Happy hunting. Yeah, let's do it. Let's do it, kurde. Jedziemy po zioło. I znowu nie ma mojego samochodu. No znowu, kuźwa, nie ma mojego samochodu. Co za lipa. But wait. Daleko mam? Nie, rzut beretem. Policja, proszę stać, stop. Ja jadę. Mówiłem, że jadę. O, ciulinges. Trochę na skróty jadę. Nie mówcie mi, że ja tutaj nie wyjadę. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Jak nie wyjadę, jak wyjadę? Proszę bardzo. Kto nie wyjadę? Ja nie wyjadę. O, shit, to z drugiej strony jest. Ja nie wyjadę? Panie. Wolverine płakał, jak widział, jak ja na tym jadę. Dzień dobry. No, nic się nie stało. Ośka w całości. Przepraszam. Co wy się tak, kurde... Dobra, już. Sam jesteś dick! Kurde, tego dicka do gęby wsadzę. Pfu, znaczy w sensie jego, że udetnę i wsadzę. A! Nie roztrząsajmy tego tematu. Gdzie mówił dick? Wi-Fi z dronem. Jest! Podstawka. Wi-Fi, dobre Wi-Fi musi być. Fake block. Dobrze, nieco innego. Fake robot or something. Junior's in. I need to figure out where I'm taking it. You're looking for the security hub nearby. Blueprints show it's EMP protected by a Faraday cage. So it's not going to work unless you stick JR all the way. Evil? That did sound good. Got to get my bearings. Myślicie, że tędy pojadę? Upa tam, nie przejadę tędy. No, anti-outra jest... Does Junior have a jump button? We got stairs. Nope. Co? Nie ma schodów? Are you fucking kidding me? Halo? Funkcja hakowania sieci. Wait a second. Nie przejadę tędy. Może tu? Aha. Proszę bardzo. A co tam ciekawego na laptopiku mamy? Dla pana oraz... moim zdaniem szkolenie BHP to kiepski pomysł. Jedź pan. BHP zawsze jest spoko. No dobra. Odświeżanko! Nice'u! O, no i ciul bombki strzelił. Aha! Aha! Świetnie! I tak właśnie się to robi. Świnio, świnio, tak! To chyba nie tak było jednak. Pam 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 pam. This is fun, but don't forget what you came here to do, Marcus. I haven't forgotten. Just enjoying the ride. Enjoy the ride. Dzień dobry. Ja te... O. No i co teraz? Przejadę tędy jakoś? No powiem wam, że... Aha! Kumam! Oh yeah! Spokojnie! Do ogarnięcia. Dzień dobry. Jestem robotem. I właśnie zdestruuję was wszystko. Boom! EMP standing by. No niestety, śrubka się zdyskonektował. Pobierz z serwera pliki projektowe. Mhm. Well, I also have an excellent poker face. Not a skill, mind you, more due to years of rapid binge drinking. Wrench picked up Titus's default door code. 4545. Thanks. Myślicie, że jesteśmy w stanie wejść tam w jakikolwiek inny sposób niż tylko i wyłącznie frontowymi drzwiami? Na przykład tymi? I dupa tam. Nie da rady. Ale tutaj jest jakieś przejście, zauważyliście? Kurde, tutaj też nie damy rady. No tu jest ewentualnie wejście. Kurde. Dobra, zrzućmy okiem, jak to wygląda tak z wewnątrz. Słabe kamery tutaj widzą cokolwiek. Ojej. No dobra, no. Fajnie by było jednak przejść tam... A, dobra. Czekajcie, zróbmy tak. Dronik. Wyłączony dronik. Czekajcie, tam jest gdzieś jakiś typ jeszcze. Oprócz tego drona, nie? Czy to jest ten dron? To jest ten dron. Okej. Ja bym sobie po tych schodkach wjechał na górę. Co znaczy, że jest... No wy mi nie mówcie, że kurna gość mnie będzie teraz... Co? No co? No przecież nie ma mnie tam, ty idioto debilu, kurde gniocie jeden. Co za głupek. Co za kurde debil. Dobra. How you doing? I'm fine, thanks. Oho. Co to się stało, no, kolego? Shit. Nic się nie stało. Nikt nie widział żadnego drona. Co? Ty, hopie! Dotknij mnie jeszcze raz. A poczujesz, co to znaczy wnerwiony, ciemny gość. No i co? Że niby co? Za dronem będziesz się oglądał? Zrobię go jeszcze raz tak samo. Niestety, ale... Nie udało mi się tam wjechać za pierwszym razem. Za szybko otworzyłem drzwi. Do tego jestem w stanie gościa przyciągnąć. To będzie troszeczkę dalej. Przez co jak otworzę te drzwi... Kurde, nadal słyszał. Nadal słyszał. Skubaniec. Okej, tylko problem jest jeden. To jest w drugiej w ogóle... Co to za miejscówka jest? To jest w ogóle drugi budynek? Czy ja coś pominąłem? W tym rozdaniu? Dobra, sprawdźmy kamery. Kogo się mamy tutaj spodziewać? Powiem wam szczerze, coś tutaj nie widzę. O, Dobra, podejdźmy sobie trochę bliżej, żebyśmy nie stracili zasięgu. Okej. Skakuj, aby uzyskać dostęp. Kurde, jednak dużo typów tam będzie. Właśnie, ten się będzie odwracał. Poczekamy go, przeczekamy go trochę. Przeczekamy go trochę, bo nie wiem jak długo on tam będzie stał. O, i wchodzi do środka. Będzie trzeba uważać na drona. To jest nadal 76 metrów w tamtą stronę. Będzie trzeba uważać, żeby nie stracić zasięgu. Bo to już się staje naprawdę daleko. Będzie trzeba pewnie podejść pod ten budynek. A my nie mieliśmy z zewnątrz wejścia do tego budynku? Byłoby o wiele, wiele prościej. No idź sobie w prawo. Świetnie, dziękuję ci bardzo. Okej. Dobra. I teraz tak. My się mamy dostać tam. Są tu jakieś kamery? Są. Dobra. Rzućmy sobie okiem na tą kamerę. Co mi się wydaje, że... Co mi się wydaje, że... Tak. Będzie trzeba się podłączyć do tego, by uzyskać dostęp do tego. Niestety. Reszta kamer jest poza zasięgiem. Ja sobie jednak może podejdę już od razu bliżej, bo jak będziemy w trakcie jakiejś akcji, to wolałbym nie stracić z zasięgu, nie? Naszego drona. Okej. I zobaczcie, i faktycznie nie ma chyba gdzieś, nie ma gdzieś w ogóle możliwości wejścia tutaj z zewnątrz. No dobra, gdzie jest ten tron? Tu goś patrzy bezpośrednio. Warto by było, jakby się odwrócił. Nothing to report. Ło, panie. Skubanie taki jesteś, kurde. Domyślny chłopaczek. Kurde, dron tu jedzie. Jakbym go wyłączył. Znalazł jakieś schody na górę. Oh shit, 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 shit. No good at all. Dobra. Garnimy, gdzie ziomuś sobie idzie. Chodzi sobie tam. Ale dronik znowu jedzie. Wyłącz się, dronie. No, dobra. Jezus Maria, myślałem, że gość tutaj idzie. Było blisko. No dobra, pytanie tylko jest jedno. Czy my mamy... O, shit, ktoś tu idzie. I to są goście opancerzeni. Będzie przypsik tak zwany. Będzie tak zwany przypsik. Ło, panie! Było blisko. Było wręcz, powiedział... Jezus Maria, myślałem, że on tu już wejdzie. No przecież bym zabił, no. Kurde, ten tu cały czas patroluje. Nie ma za bardzo jak go ominąć. No. Jest jedna prosta, po której nie będzie tak łatwo, chociaż za jego plecami. Kurde, on za każdym razem nam wchodzi. Za każdym razem tam wchodzi. Dobra, wyłączmy to na wszelki wypadek. I on teraz powinien pójść w prawo. Dobra. Skitram się tutaj, bo właśnie on tutaj będzie wchodził. Tylko nie tędy, nie tędy, nie tędy. Jest! Poszedł z drugiej strony biurka. I on tu podchodzi. I sobie podgląda, kurde, tą skrzynkę. Co mi jest oczywiście nie na rękę, cholernie. No ale cóż tu rywać, cóż zrobić. Ja się tym teraz zajmę. Na szybko. Żeby taki duży chłopak... A taką skrzyneczkę sobie małą tutaj... Taką małą skrzyneczką się zajmował. Dobra. Teraz powiedzmy, że wystarczy przejechać na wskroś. Czyli zrobić tak, żeby on nas nie zauważył. Żeby tamten nas... O, na zdrowie! Na zdrowie. What the hell? Coś kulego tutaj... Dobra, sprawdź sobie to spokojnie, tak. I teraz pięknie powinno być się to zgrać. Jezus Maria, jak oni dziwnie pokracznie chodzą. Wyłączmy to. A ty można było też wjechać wentylacją. To... ziomuś. Idź sobie, idź. Idź sobie, idź. Aha. No, ktoś tu otworzył. No, otworzył, no. Po co drążyć? Otworzył, to otworzył. Okej, i można też wyjechać z drugiej strony. Świetnie. Dobra, poczekam aż goś zrobi znowu rundkę. Sobie otworzę tutaj już wyjazd jakby co. Bo ja będę musiał tam z przodu podłączyć się, a nie wiem czy goś nie będzie mnie widział. Chociaż powinien. Nie powinien, ale zaczekać warto, bo zrobiliśmy tutaj bardzo dużo bez zauważenia. Więc wolałbym tego nie spaprać. Świetnie. Tylko że Marcus jest poza zasięgiem. No świetnie. To poczekajcie, wróćmy sobie do Marcusa. O, nie mówcie mi tylko, że ja tam muszę wleść. Bo jeżeli tak, to będzie bardzo duży przypał. Świetnie. Świetnie! Naprawdę? Ja tam muszę wejść? Nie ma innej możliwości? No, kurde, o palmę się zahaczyłem. Serio? No nie wiem jak tam wejść, bez kitu. Jedna możliwość. O, czekajcie, nie ma tu jakiegoś dźwigu albo coś w ten deseń. No nie, no najbliżej to tylko i wyłącznie tam. No i dupa. Za przeproszeniem, dupa. Cały misterny plan jeżdżenia tym zasranym dronem. Poszedł się rumpać. Bo ja tam muszę wleść. A żeby tam wleść, to ja potrzebuję pokonać tą samą drogę Marcusem, praktycznie, co dronem. No to trochę głupie jest, no ale... Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Ani tu żadnego dźwigu nie ma. Czekajcie, rzucę sobie drona. Tego. Nie da rady tu wlecieć na przykład na... O kurde, tracę sygnał. Shit. Wyleciałem trochę daleko. Czekajcie, na pewno tu nic nie ma. Gdzie mógłbym, kurde, Marcusem wlecieć? Nie ma żadnych drabin. Niczego takiego. Chociaż tu są jakieś ogrody. A to by mogło się sprawdzić. Chociaż nie, też nie. Też tutaj nie wlecimy aż tak blisko do tego okręgu. O, no szlak by trafił, no. Co to jest połączone? No to ja jestem połączony. No nic. Nie pozostaje mi nic innego jak tam wejść. Shit. Że też tym dronem się nie da pobrać informacji, naprawdę. Mam kontakt z dronem, ale nie jestem w stanie przez niego skorzystać. No świetnie, no i skoczek został jeszcze przywołany, no superaśnie. Pod wodą rozumiem też raczej nic z tego, nie? No raczej tak. Tak. To będzie ciężkie. To będzie ciężkie as hell. Oho. Typo tu idzie. Zaraz, co to jest za dźwięk w ogóle? Taki pi 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 pi. Dron jest znowu na chodzie. Okej, okay, nie powinno mi to robić problemu. Shit. Okej. Okay. Nic się nie dzieje, kolego. Nie interesuj się. Jakie to było dobre. Czy wy to widzieliście, jak mu się wydarłem? No dobra, tylko teraz tutaj. Śruba, ty to jesteś jednak, kurde, pomocny, ci powiem. Pomocny śruba jest pomocny. Ja pinkole do serwerowni na z buta. Prawdopodobnie jak będziemy zbierać te informacje, to wezmą i zalarmują wszystkich, nie? Że ktoś pobiera nasze pliki projektowe z serwera. Yep. Chyba ja jestem bardziej widoczny, nie? Niż taki dron. Niestety. Świetno, nie, no nie mówcie mi, że... Okej. Dobra. Powiedzmy, że to mam. No i nie wiem, nawet tutaj nie jestem w stanie pobrać tych plików. Jak na złość. Jak na złość. Dobra. I ten gość, rozumiem, że ma stałą miejscówkę. Taka, która gdzieś tam jest ustalona. Spoko. Musimy sobie wyłączyć to. Świetnie. Pobieram informacje. Alright, Ray, send it something your way. Oh yeah, that's definitely something. What? Yeah, this is gonna take some time to parse. You should be close to a private lift in the CEO's office. No ty chyba jesteś niepoważny. Which means it's exactly what we're looking for. Że co, że niby mam dylać jeszcze wyżej? Trochę skomplikowane zadanie, nie powiem. O, świetnie! Świetnie! Ja muszę to robić osobiście. I mogę wysłać drona. Może wezwać posiłki. Nie chcę wyzywać... O, tu jest... Jest! Tu będzie exit, a przynajmniej może być exit. No, to nie chcę. Dobra, dawać dronika. I sprawdźmy, co tam mają w środku. Dobra. Nic nie widziałeś, nie? No okej. Nie zniszczył nam przynajmniej tego drona. Nie wiem, jakim cudem on nas widział. Przez te zasłony, firanki czy kiwie, co? Bez kitu. No kurde, co za typ! Jak nas nie widzi? Coś nieszablonowo chodzi. Jak tam wejść? Można byłoby go ogłuszyć, nie? Jak zrobić tutaj przyspieszenie na tym dronie? Bo tak, by the way, przecież wykupywaliśmy sobie chyba przyspieszenie, nie? Dałem radę. No nie wierzę, tylko Marcus może wykonać to zadanie. No przecież mnie zaraz roztorbi. Jakbym to wiedział, to bym nie wysyłał tutaj kurde drona. No tylko, że z Marcusem jest ten problem, że on nie może. Bo... Bo nie przejdzie obok tego strażnika. Myślicie, że dałbym go radę jakoś zawołać tutaj? No, przyjdzie tutaj? A, zobaczcie. On wie, jaka słabo. On wie o tym, że skoczka już tam nie ma za ścianą, mimo że tego nie sprawdził. Skubaniec. Niby jakim cudem? Muszę chyba zostawić skoczkę na pastwę losu, jak będę go przyzywał. No. Chodź, chodź. Jeszcze biegnie, 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 biegnie. Nie, nie mówcie, że w jakikolwiek sposób wezwał agencję. Ja pinkole, no nie wierzę. Kurde, mogą mu schakować te jego komunikację. Mogłem mu skakować tą komunikację. I cały misterny plan poszedł się rumpać. Marcus, first impressions on the data you sent me. Looks like Titus has the 10-year plan brewing in some kind of prototype lab. Alright, let's see what they're keeping in sub-level 6. And smash the shit out of it. What Wrench means is find and record evidence that Titus is up to something naughty. Well, if you want to get technical, sure. Problem tylko jest jeden. Czy ja będę... Ej, właśnie, ta winda nas prowadziła na dół, a nagle jesteśmy na piętrze 6. Spoko. Świetnie, tego właśnie... Ej, tu jest pusto? Cupcio! Dobra, sygnał gdzieś stąd. No to ogarniemy, coś mi się wydaje. Dobra, to idzie tu, a tutaj co robi? One of our long-term goals for Titus robots is to construct armor capable of withstanding the strongest ballistic attacks in a combat scenario. In domestic security situations, these new models will easily be able to withstand small projectile attacks, Molotov cocktails and other improvised riot weaponry. Świetnie. To właśnie chodziło. Zatrudnić robotów, żeby oczywiście, żeby oczywiście ludzie nie musieli ponosić jakichkolwiek szkód w trakcie zamieszek, prawda? While the current Titus Watcher robots have limited offensive capability, we plan to fit them for a much more active role in conflict zones over the next several years. We are currently testing damage resistance within urban suppression contexts. We are also in negotiations with Galilei to build walkers for their space program. Okej. Został pewnie jeszcze jeden pokaz. Stąd. Tak. Tak to zróbmy. Within the next 2 years, Titus will begin field testing assault and defense capabilities of our robots. O kurde. Both domestic and military situations. Featuring reliable accuracy and superior reflexes, our robots will provide safer alternatives to soldiers or security personnel. Już historia zna takie kurcze robociki. które mają zastępować ludzi. Nigdy robocik nie zastąpi ci człowieka. People, I've recorded all kinds of ridiculous robotic shit down here. Here, you're not gonna believe it. Anything usable for the video? Titus and Bloom plan to put CTOS functionality into armed robots and use them against civilians. How does that sound? Yeah, all too familiar. What does that mean? Feeding big data through war machines was a wet dream of some of the blue concept grunts when we first were designing the CTOS. I made sure it got the veto back then. That's why you've been so involved with this one. Yeah, I have my suspicions. And now we've got the proof to burn them. Head on out. Op. Not done here yet. Jak uciekaj? I'll be in touch. Weapon activated. Guys, I can't even. Wow. I can't even. Pajęczy dron. To połączenie chyba tych wszystkich rzeczy, o których była mowa. Oh yeah. Śruba, proszę bardzo, musisz trochę pozazdrościć. O tak. Alright, I think I got this beast all figured out. Just gotta get it through these security doors. Any ideas? Listen, if you knock out the fire suppression system, the door should open as a failsafe. I can do that. Holy. Ej, one chodzą po ścianie. On chodzi po ścianie. Nice. No to jest dobra maszyna. Jak ja mam podnieść tak bardzo? A, wiem. Nie mam jak podnieść, wiecie, kamery, nie? No ale jak wejdę na filar, oczywiście wszystko będzie w porządku. Tak samo tutaj. Oh yeah. Został jeszcze jeden. Coś mi ostrzeliwuje tego drona. Zaraz się wami zajmę. Widale. That did it. Heading to the prototypes now. We've got a problem. Looks like the door to the backup servers is still closed. I'm on it. Knock the fuck out of the prototype while I work on the door. Counting on you, buddy. Kurde. Dobra, spokojnie. A, tędy nie wyjdę, tak? Już, panowie, dajcie sobie spokój. Nie dacie rady. Stworzyliście takiego drona, to proszę bardzo. Rozwalone. Następne, proszę. Chyba nie macie z nami szans, co? Proszę pana! Proszę nie przeszkadzać. Opsa! Pięknie! Double kill! Ej, panowie! Proszę mi tutaj nie bić w rdzeń, ok? I... No miało być bez zamieszania, nie? Dobra, zniszcz jeszcze? Zniszczenie laboratorium wchodzi tutaj w grę? Okej. Ja pinkole, ja chcę tą zabawkę na stałe. Dobry. Jak to 50% functionals? Nie może być, kurde, ja muszę tym przetrzymać. Halo, proszę do mnie nie strzelać. Jednak ten robot nie jest aż taki wytrzymały, jak myślałem. Na górę, tak? Proszę bardzo. Już mnie ścigać chyba nie będą, co? Fajnie tak nóżkami się zapiera na boki, nie? Zaraz, gdzie teraz? Odetnij zasilanie serwerów. Tak ogólnie? Dobra, tak ogólnie zrobimy rozpierdnikę. Oh yeah! Hohoho! Podoba mi się ta misja. As hell. Czekaj, jak mi się teraz stąd wydostać? Wow, o, spoko. Człowiek tyle czasu spędził na to, żeby dronem tam wjechać, żeby nikt go nie zauważył. Nie, ale pff, trzeba było tam wbić na pełnej. Bo i tak zakończenie było, jakie było. Czyli bombowe! I dosyć zwracające na siebie uwagę, to prawda. Marcus, check out all this Titus shit. It is like engineer porn. I mean, machine learning, nanotech, railguns. Railguns? Yeah, I thought y'all might like that. This was a gift? Yeah. Yeah. Well, damn, Ray. You're like some kind of greasy, foul-mouthed Santa. Ho, ho, ho. Merry fucking Christmas. Hey, you guys ready? Satara's about to release the vid. Compared to other Silicon Valley titans, Titus goes unnoticed. They do not put effort into their public face. They operate behind closed doors, away from prying eyes. DeadSec pride, and what we found, should worry you. Titus is using your tax contributions to fund military-capable machines. Today, a combat prototype rampaged through their own facility, demonstrating the destruction they can cause. Within the next 10 years, these machines could be deployed on American soil. If you do not exercise your right to protest them now, they will build an army to keep you quiet and compliant. Titus has partnered with Bloom to grant CTOS access to their machines. Bloom has sold your private information and weaponized it to use against you, should this project continue. We will not stand idle while that happens. DeadSec has given you the truth. Do what you will. Come on, let's go see what you scored before you get all the pages all stuck together. Hey, I'll catch up with you later. All right, later. Ja, skumałem. Zanim strony się skleją. Dobra kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, pa pa!